No dlaczego warto czytać książki? Warto czytać książki, bo człowiek wtedy ma czas na refleksję do życia swojego i życia innych. Książki to bogactwo wiedzy i możliwość porównania swojego myślenia z myśleniem innych ludzi. No teraz co czytać? Moim zdaniem ja lubię książki historyczne i biograficzne. Biografie uczą jak żyć w różnych czasach, z różnymi ludźmi i jak żyć, aby przeżyć życie ciekawie. Książki historyczne uczą, jak należy patrzeć się na to, co dzieje się wokół nas. Bo to, co dzieje się dzisiaj, jutro już jest historią. A historię tworzą ludzie. A więc jak być człowiekiem, który tworzy historię? Każdy człowiek ma swój wkład w to, co jest później zapisane. A więc książki historyczne i biograficzne wzajemnie się uzupełniają. Biografia to spojrzenie subiektywne na to, co dzieje się w historii. Historia to spojrzenie obiektywne na to, co razem ludzie robią, tworzą i w wyniku czego powstaje nowy świat. Raz ludzie tą historię tworzą w sposób pozytywny, innym razem negatywny. A historia jest nauczycielką życia, a więc należy spojrzeć się na książki historyczne w taki sposób. Patrzymy się, jak robili inni historię, żeby nie popełniać błędów tych innych. Dziękuję.